Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka. Urszula Kozioł swój najnowszy tom zatytułowała Raptularz. Ten notatnik, a może pamiętnik artysty, cytując Norwida, ogryzmolony i w siebie pochylon, zawiera wiersze nowe i stare i skrócone do minimum, do kilku wersów, dawne utwory. Znaki czasu. Czy tamta trawa nadal jest pogięta w miejscu, gdzieśmy leżeli, przykryci obłokiem? I kto ją wygniótł tak, pod czyim okiem, gdyśmy objęci leżeli na wznak, a ptak nad nami kreślił czasu znaki? Gdzie to tak śpieszno? Gdzie to tak śpieszno i po co ten galop? Całe powietrze od pędu jest mętne. Po rzekach dotąd w korytach się kurzy kropla tchu. Kiedy z tego się ostoi? Glina zdyszana, zmęczone metale, szkło dogorywa przy padlinie drzewa. Od twojej suszy kamienieją trawy, powietrze pęka od mego pragnienia. Któż tak tratuje wzajem stratowany przez nieustanny jazgot galopady? Dalejże są gdzie niedościgłe sprawy. Dalejże pogoń nie jestże dozgonna. Nadczynność myśli i gonitwa, zapędy, galop zerwany w półtaktu, zawały. Przystańmy. Wkrótce nas tu nie zastaną. Nie mijaj ranku. Nie mijaj ranku. Zatrzymaj swe ptaki. Jeszcze się zdążysz naobracać w czasie. Przystań mi, wiosno, w pół obrocie światła. Wahaj się chwilę w odcieniach zieleni. Przedłuż mi zmierzchu swą wczesność do syta. Nie śpiesz się, maju. Trwaj, moja miłości. O lata, kiedy się wami nacieszę. Przemija życie jak noc w okamgnieniu. Przemija ziemia w ułamku promieni. Pomiędzy liniami. Linia serca i linia życia na mojej dłoni. Rozmijają się ze sobą. Biegną jak szyny prowadzące na ślepy tor. Między nimi rozłożyła się bezsłowność, a w każdej z osobna znak niedomówień, niedomyśleń. Między nimi wielkie nic zapuściło korzenie. Między nimi łachy umownego piachu. Byle powiew, nawet najlżejszy, a już sypie mi prochem w oczy. Nie mogę trafić do siebie. Błądzę. Wiersze Urszuli Kozioł z tomu Raptularz czytała Katarzyna Dąbrowska. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.